Małgorzata Parys, dzień dobry. Zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej, a dziś między innymi. Zaatakowali nastolatków. Jeden z 15-latków został bez żadnego powodu uderzony, przewrócony na ziemię. Brawurowy pościg za Audi. Mężczyzna w trakcie tej ucieczki naruszył wiele przepisów ruchu drogowego, spowodował wiele bardzo poważnych sytuacji. Odpowiedzą za rozbój na nastolatkach. Trzech mężczyzn z Głogowa stanie przed sądem. Grozi im do 12 lat więzienia. Dwóch 15-latków siedziało na ławce. Na początku nic nie wskazywało na jakikolwiek atak w ich kierunku ze strony mężczyzn. Chwilę później jeden z 15-latków został bez żadnego powodu uderzony, przewrócony na ziemię. Jeden z tych mężczyzn zabrał 15-latkowi plecak z zawartością przyborów szkolnych. Jeden z mężczyzn usiłował również ukraść telefon komórkowy. Sprawcy grozili chłopcom, po czym odeszli. Powiadomieni policjanci udali się w miejsce. Bezpośrednio po tym zdarzeniu zatrzymali dwóch mężczyzn odpowiadających rysopisowi, który został podany przez tego nastolatka. Trzeci z mężczyzn w ręce policjantów wpadł podczas kradzieży m.in. alkoholu w sklepie. Cała trójka była nietrzeźwa. Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzuty, grozi im do 12 lat więzienia. Ledwie wjechał do Złotoryi i już wpadł w oko policjantom z drogówki. 38-latek za kierownicą Audi nie zamierzał się jednak zatrzymywać. Plan był taki, by zostawić radiowóz w tyle, pędząc miejskimi ulicami, ile fabryka dała. Pomysł okazał się jednak karkołomny. Policjanci z drogówki zobaczyli Audi wjeżdżające do miasta od strony Wilkowa. Jego kierowca, zamiast zatrzymać się do kontroli, dodał gazu, rozpoczynając szalony pościg. Mężczyzna w trakcie tej ucieczki naruszył wiele przepisów ruchu drogowego, spowodował wiele bardzo poważnych sytuacji. Na szczęście nie doszło do żadnej kolizji, do żadnego niebezpiecznego zdarzenia. Natomiast między innymi zajeżdżał drogę innym pojazdom, jechał pod prąd, zmuszał innych kierowców do tego, aby zjeżdżali na chodnik. Pościg zakończył się na Grunwaldzkiej. Mężczyzna próbował co prawda uciekać pieszo, ale szybko wpadł. Jak się okazało, 38-latek uciekał, bo nie miał uprawnień, ale nie tylko. Kiedy dokonaliśmy sprawdzenia pojazdu w naszych systemach, okazało się, że ten samochód nie był dopuszczony do ruchu. Dodatkowo miał dwie różne tablice rejestracyjne. Zarówno z przodu była inna, jak i z tyłu była inna. I żadna z tych tablic nie była przypisana do tego auta. Kierowca Audi odpowie także za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli, za co grozi mu 5-letnia odsiadka, dodatkowo wysoka kara i zakaz prowadzenia pojazdów. 500 tysięcy złotych dla bezrobotnych uchodźców z Ukrainy. Pieniądze otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. Zostaną przeznaczone na aktywizację zawodową gości za wschodniej granicy. Pieniądze zostały pozyskane w ramach rezerwy ministra, mówi dyrektor Lubińskiego Urzędu Pracy. Środki te planujemy przeznaczyć na refundację wynagrodzeń, na szkolenia czy też na staże. Szkolenia głównie z języka polskiego, nauka języka polskiego, jednakże nie wykluczamy tu możliwości sfinansowania, refundowania szkoleń zawodowych. Najwięcej obywateli Ukrainy zarejestrowało się w Lubińskim Urzędzie Pracy w marcu. Łącznie marzec, kwiecień i maj to zarejestrowanych 290 osób obywateli Ukrainy. Na dzień dzisiejszy tych osób w ewidencji naszej przybywa około 140. Jeżeli chodzi o podjęcia pracy, te osoby spośród zarejestrowanych osób, 60 osób podjęło zatrudnienie, a kolejne 60 przybywa na szkoleniach w zakresie nauki języka polskiego. Zarejestrowane 290 osób to głównie kobiety, bo tylko 17 panów w tej grupie to obywatele Ukrainy, to 17 mężczyzn, natomiast pozostałe osoby to kobiety, w większości samotne kobiety, które przyjechały tu z dziećmi. No i zdecydowana większość to osoby młode, do 30 roku życia. Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z funduszy udzielają pracownicy lubińskiego PUP-u pod numerami telefonów 767-46-1471 i 72. Wnioski będą przyjmowane aż do wyczerpania środków. To były urodziny z przytupem. Przez całą sobotę Centrum Działań Twórczych w Lubinie świętowało swoje pierwsze urodziny. Gośćmi specjalnymi byli mieszkańcy powiatu lubińskiego. Na scenie zaprezentowano sekcje artystyczne, które na co dzień ćwiczą w placówce, czyli m.in. baletu czy śpiewu. Zamiast tradycyjnego urodzinowego tortu były przeróżne słodkości.
To był rok pełen wyzwań dla Centrum Działań Twórczych w Lubinie. Placówka rozpoczęła swoją działalność w czasie pandemii. Zaraz po oficjalnym otwarciu z powodu obostrzeń została zamknięta. Jak się okazało, była to jeszcze większa motywacja do działania. Pandemia nie była dla nas jak gdyby przeszkodą. Ruszyliśmy w online, tworzyliśmy zupełnie inne działanie, jeżeli chodzi o sferę artystyczną. Później tworzyliśmy festiwale dziecięce, przedszkolne, duże imprezy piknikowe, rodzinne, także różnego rodzaju działania i warsztaty, które odbywały się wewnątrz naszej instytucji, czyli nie wiem, na przykład manufaktura świąteczna, gdzie całymi rodzinami przychodzono do nas, robiono prezenty świąteczne, czy kawa i herbata, gdzie kosztowano herbatę i kawę, ale także robiliśmy warsztaty malowania herbatą i kawą. Placówka ma także bogatą ofertę warsztatów. W Centrum Działań Twórczych zajęcia dla siebie znajdą przedszkolaki, osoby dorosłe, jak i starsze. Cały czas mamy chętnych uczestników, żeby brali udział w naszych warsztatach. Cały czas mamy cały czas telefony, czy możemy zapisać, czy możemy przyjść i tak dalej, a sezon artystyczny już się kończy. Także od września zaczynamy z nowym sezonem artystycznym i mam nadzieję, że będzie to naprawdę kolejny strzał w dziesiątkę. Z okazji pierwszego roku działalności Centrum Działań Twórczych do Lubina przyjechali delegaci wielu instytucji i urzędów, w tym m.in. Dolnośląski Kurator Oświaty. To jest inicjatywa artystyczna, która myślę ma szansę powodzenia i która jest społeczności lokalnej niezwykle potrzebna. Cieszę się bardzo, że udała się ta jednostka powiatowi lubińskiemu i godnie reprezentuje dalej i w miejscu Miejskiego Domu Kultury, który tu istniał, dalej kontynuuje te dobre tradycje i z tego co wiem dużo jest tutaj dzieci, więc to chyba najważniejsza rzecz, że nadal udaje się pozyskiwać nowe grono odbiorców. Takie miejsca jak to są bardzo potrzebne. No i cóż, myślę, że tak naprawdę uśmiech dzieciaków, ale nie tylko, wszystkich uczestników zajęć, które tutaj są prowadzone, to największe podziękowanie dla ludzi, którzy są dla nich i dla nich pracują. Bardzo się cieszymy, że właśnie Centrum Działań Twórczych się rozrasta. Zainteresowanie ofertami, które proponuje właśnie i dzieciom, i młodzieży, i dorosłym, i chyba seniorom również, bo docierają do mnie informacje, że jakby tutaj też są takie prywatne informacje od ludzi, którzy przychodzą tutaj na zajęcia. Bardzo nas cieszy ta decyzja i efekt po rocznej pracy. To jest dopiero roczek, czy aż roczek, ale myślę, że oczekiwania są, że tak powiem, spełnione. Na urodziny Centrum Działań Twórczych w Lubinie zaproszono wszystkich mieszkańców powiatu lubińskiego. Przez cały dzień na scenie prezentowały się sekcje artystyczne, które na co dzień działają w placówce. Dzieci integrują się w każdym wieku tak naprawdę, od tych najmłodszych po starsze, no i mogą spełnić się w tym wszystkim. Bardzo mi się podoba, są super zajęcia. Córka chodzi na hip-hop i do pani Ani Pechytiak na plastykę, multikulti. Super, naprawdę polecam wszystkim z całego serca. Dla dzieci to jest idealna sprawa. Cieszę się, że takie coś w ogóle jest u nas w Lubinie. Na gości czeka również wystawa i wernisaż dzieł powstałych podczas działań w pracowniach plastycznych i ceramicznych centrum. Jak na urodziny przystało, na odwiedzających czekał słodki poczęstunek, m.in. lizaki i wata cukrowa, mnóstwo balonów oraz kartka urodzinowa, na której można było napisać życzenia. Za nami kulminacja 42. Legnickiego Festiwalu Srebro. Wyjątkowego, bo w wydaniu tradycyjnym po przerwie wymuszonej przez pandemię. Także dlatego artyści złotnicy z całego świata tworzyli, mając w głowie przewodnie hasło – dotyk. W tegorocznym konkursie w ramach Festiwalu Srebro rywalizowało ostatecznie 51 artystów. Wśród najlepszych mocną reprezentację mieli Polacy, co cieszy, wszak w ostatnich latach nie było regułą. Grand Prix zdobył założyciel Katedry Biżuterii na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, profesor Andrzej Szatkowski. Jego praca nawiązuje do sytuacji w Ukrainie. Po latach jest to ponad 70-letni aktywny artysta złotnych, więc po wszystkich latach jest to piękne ukoronowanie jego kariery zawodowej. W opinii jurorów praca Bolesny Dotychczasu jest doskonałym przykładem na to, że artyści złotnicy mają nie mniejszą siłę przekazu, co malarze czy rzeźbiarze. Z kolei drugą nagrodę odebrał Rudolf Scheffold, zaprzyjaźniony z Legnicą artysta z Niemiec. Jest to jakby produkcja zaawansowana technologicznie, natomiast prostota, a szczególnie obcowanie z tą biżuterią, która rozciąga się w dłoniach, no i wymaga takiego szczególnego kontaktu z odbiorcą, także urzekła grono jurorskie. Praca wyróżniona trzecią nagrodą to połączenie nowoczesnej broszy z tradycyjnym polskim haftem, dzieło zwracające uwagę na problem przemocy wobec kobiet na całym świecie, autorstwa Agnieszki Działo-Jabłońskiej.
Cieszymy się, śpiewamy, szalejemy. Legnica przybrała w niedzielę zielono-niebiesko-czerwone barwy i w ten sposób całe miasto świętowało awans piłkarzy Miedzi do Ekstraklasy. Odbyła się wielka feta z okazji awansu, podczas której fani Miedzianki oraz zawodnicy wspólnie celebrowali ten sukces. Kilka tysięcy kibiców obejrzało mecz swojej ukochanej drużyny na stadionie przy Alei Orła Białego. To spotkanie miało jednak wyjątkową oprawę. Po jego zakończeniu władze Ligi oraz Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej przekazały piłkarzom Miedzi symboliczny puchar za wygranie pierwszej ligi. Po tym wydarzeniu na płytę boiska wbiegli fani Miedzianki, którzy świętowali sukces razem ze swoimi ulubieńcami. Mamy to! Jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być od dawna! Później feta przeniosła się do Parku Miejskiego oraz rynku, gdzie legniczanie wspólnie z piłkarzami śpiewali i świętowali sukces. Cieszymy się, wariujemy, szalejemy, no bawimy się. Jutro do pracy nikt nie idzie. Każdy się bawi, świętuje na swój sposób. Jedni bez alkoholu, drugi alkoholowo. Ta cała otoczka wobec dookoła klubu, która jest i była, mam nadzieję, że będzie niosła nas do kolejnych zwycięstw, a może nawet i mistrzostwa i pucharów jakichś, także nikt nie powiedział ostatniego słowa jeszcze tutaj. Za triumf i powrót Miedzianki do piłkarskiej elity odpowiada trener Wojciech Łobodziński. Kwestia jest dobranych personaliów do drużyny, że to wszystko funkcjonuje razem dobrze. Jest ta chemia w drużynie i to jest też naprawdę bardzo ważne. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty i należy nam się teraz parę miłych chwil razem i teraz trochę zabawy. Piłkarze legnickiego zespołu z przewagą 15 punktów nad kolejnymi zespołami zapewnili sobie awans na kilka kolejek przed zakończeniem ligi. Myślałem, że będzie ciężko zebrać ten zespół, jak widzieliśmy te szampany, te fety, te sceny. Tak sobie pomyślałem, że nie, że tylko nie to, ale no szacun dla chłopaków, bo no to, co dzisiaj pokazali, to nie mówię już tylko o charakterze, który oni mają ogromny, ale o jakości piłkarskiej. Zabawa trwała do wieczora w wielu punktach miasta. I tą informacją kończymy dzisiejszy program. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.